Cześć! Z tej strony Goofis1999 i witam Was już w poprawionej wersji jednego z odcinków na moim kanale. Jak wiadomo, je już trzy recenzje Wilka i Zająca, jak wiadomo, już robiłem dawno temu. Dwa w 2022 i jedną w 2023. No, postanowiłem rozszerzyć opis. Tym ra, fabułę, recenzję, tym razem będzie dłuższa od pozostałych. Tak więc serial Nupagadi, w Polsce Wilk i Zając lub ja ci pokażę. Ja ci jeszcze pokażę. Czekaj, ja ci pokażę. Ja jeszcze mnie popamiętasz, ja ci dam mnie nauczkę. Nie uciekaj, Zającku, popamiętasz mnie. Dobra. To serial animowany produkcji rosyjskiej, a właściwie radzieckiej, produkowany w latach 1900. 69 1986 na 1969-2006 z przerwami przez Sojusz Multfilm Opowiadający tak. Serial opowiada o przygodach Wilka, który za wszelką cenę chce dopaść zająca, razem ganiając się przez różne przygody. Przez co, przez co Zając zawsze uchodzi z życiem. Jest to fabuła podobna do seriali takich jak Tom i Jerry, Struś pędzi wiatr lub Ogie i Karaluchy. Zresztą ja już recenzowałem poprawioną wersję Ogiego i Karaluchów, ale mogę za to zrobić kiedyś poprawioną recenzję Toma i Może zrobię w styczniu. No dobra, tak więc co sądzę o serialu, jak go oceniam i dlaczego. Tak więc serial animowany jest oczywiście. Tak. Jak wiadomo, jednym z najlepszych, moim zdaniem, seriali animowanych. Jest to najlepszy serial, moim zdaniem, europejski i najlepszy serial produkcji rosyjskiej. Właściwie radzieckiej. I najlepsza też kreskówka z czasów PRL-u. Po prostu. No, tak naprawdę ja wolę właściwie zarówno Toma i Drego, jak i Wilka i Zająca. Dlatego na drugie miejsce mogę dać Wilka i Zająca z Tomem i Jerrym, Bo lubię zarówno tą i tą kreskówkę. Choć Wilki i Zając, no nie ma. Miał tylko dwa złe odcinki. A ja Tom i Jerry miał kilka złych. No dobra. Jeśli chodzi o tą kreskówkę... To ta kreskówka jest świetna i znakomita na plus. Post genialna animacja. Tak, najlepsza była w odcinkach od 2 do 16. Oczywiście, najbardziej najlepsza była ta z późnych lat 70. i całych lat 80. Tu była najlepsza animacja. Dobra. Pierwsz, no, animacja z pierwszego odcinka, no, chociaż, chociaż była wadliwa, była dobra. No, bo postacie było, no, kiepsko narysowane, ale animacja była przynajmniej dobra. Dobra, jeśli chodzi o animację z 17 i 18 odcinka, no, była tanderna. Tandenta. Ale, no, po prostu. Była wblakła i wilk miał. E, kitkę zamiast e, fryzury Elvisa Presleya. No dobra. Wciąż kaszle. No dobra. Animacja z 19 i 20 odcinka jest też dobra. Bo, no bo jest no powstała w animacji komputerowej. Po prostu jeśli chodzi o muzykę, to muzyka jest Serial ten, no może, ma najlepszą muzykę ze wszystkich seriali animowanych. Oczywiście muzyka jest tu znacznie lepsza niż w Spongebobie czy, czy w sąsiadach, ponieważ to te muzyki to głównie znane utwory, takie jak popcorn i, czy popcorn i wiele innych. Po prostu to jedna. To, ten serial ma najlepszą muzykę ze wszystkich. Piosenka, no, muzyka szczołówki muzyka nawet brzmi bardzo chwytliwie do ucha. Dobra, bardzo mi się podoba muzyka szczołówki. No dobra, humor i slapstick jest bardzo dobry. Oczywiście jest złagodzony w porównaniu do Toma i I oczywiście jest mniej brutalny od Toma i Jerego. I Ogiego, i Karaluchów, i Strusia Pędziwiatra, i Sylwestera i Twitiego. No dobra. Bardzo mi się podoba e, ten no dobra muzyka. Humor i slapstick. I komedia. Jeśli chodzi o no dobra, odcinki to wszystkie z nich e, są Wszystkie, no prawie wszystkie są są warte są warte do ponownego obejrzenia. Może poziom 17, 19 i 20. 17 był kiepski, a, po prostu straszny. 18 pomimo reklam był najlepszym odcinkiem z tych powstałych po związku radzieckim, a 19 i 20 no były najgorszymi odcinkami Wilka i Zająca po prostu. Po prostu była na przykład nie na miejscu muzyka. Te odcinki, no, oglądałem w dzieciństwie, ale Ale mam o, o nich opinię. Jeśli chodzi o mój ulubiony za najlepsze odcinki, to najlepsze odcinki są oczywiście pierwsze 16 odcinków. Najlepsze, moim zdaniem, odcinki. No, nawet... nawet ten. Nawet ten, od, nawet ten serial w Złota Era, w przeciwieństwie do Złotej Ery z Panczbobacz, Toma i Jerego, zwariowanych melodii, czy sąsiadów, albo ma, ma wszystkie odcinki Złotej Ery warte do ponownego obejrzenia. Moim ulubionym odcinkiem Wilka i Zająca był odcinek 9. No, był bardzo śmieszny. Dużo scen mi się podobała, jak na przykład pojedynek e, wilka z Kotem, czy jeszcze jak czołg strzelił wilka, albo wilk niszczący ruską rybą e, w rzeczy z telewizora, albo wilk uderzający od drzwi dwuwęściowe. To są moje ulubione sceny z odcinka. Tak, po prostu. Atmosfera jest no, bardzo dobra, jak na każdą dobrą kreskupkę. Jeśli chodzi o na minusy, no seriale, no może animacja może wpie. Dobra, w 17 i 18 odcinku była tandenta. Na przykład, o, wilk miał kontrowersyjną kitkę zamiast fryzury Elvisa Presleya. Ale na szczęście w 19 i 20 odcinku, tymi, które uważam za najgorsze, ma przynajmniej o normalną fryzurę. Tą fryzurę Elvisa Presleya. No dobra. Natomiast fryzura z odcinka pierwszego animacja no, nie była taka dobra, bo była wadliwa. Chociaż była znacznie lepsza niż ta od 18 do 18. Wilk tu wyglądał dziwnie. No, polski dubbing no, od GMC Studio jest też okropny. A. Jeszcze na plus, jeszcze aktor Szogłoszowy. No, zwłaszcza w rosyjskiej wersji. Ten Antoni Papanow i Kuara Rumienkowa. No dobra. Podsumowując, Wilk i Zając to jest jak wiadomo e, rosyjski. Bardzo dobra i zabawna kreskówka. Po prostu. Ja lubię tą kreskówkę równie dobrze jak to i Jerego. I ten serial po Tomie Jerem i Spongebobie to moja ulubiona kreskówka. Oczywiście ja lubię równie toma i wilka i zająca, jak i toma i Jerego. Dlatego wilki i zając jest równie dobry jak Tom i Jerry. I dlatego na drugie miejsce dam wilka i zająca i toma i Jerego. Tak. No oczywiście polecam ją obejrzeć, zwłaszcza pierwsze 16 odcinków, które są uznawane za najlepsze. No dobra. Taka jest moja recenzja serialu Wilk i zając. A teraz żegnam się z wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.